A więc mamy kolejną postać, to już jest kobieta. O, w duszy, prawie jak w ringu. Zaraz wylezie stamtąd dziewczynka. Spokojnie, śpi. Okej, dobra, zgaś telewizję przede wszystkim. Nie, to nie jest telewizja, to jest telewizja, zgaś to. Bo tylko nas budzi. Pięknie, nic nie leci, przecież duże miasto zawsze powinno być coś w TV, pewnie nie zapłaciłaś. Co tu masz jeszcze? Zegarek. To która jest godzina? Ojejku, jak późno. Nie umiem czytać z takich zegarków i wam nie powiem. Dobra, no to wstań. Nie ma co siedzieć, kurczę, jeszcze spociłaś się i kurde, jakiś koszmar pewnie masz. Dobra, spokojnie. Chodźmy się może umyć, bo jak się spociłaś w śnie. Dobra, tu jest prysznic czy coś? Nie, tu jest wyjście na dwór. No dobra. W takim razie na dwór nie będziemy szli, nie w takiej odzieży. Nie w takim ubraniu. Zejdźmy sobie może na dół, coś zjedzmy. Napij się może jakieś wody czy coś tego typu. Tutaj jest chyba lodówka, tak. To ci dobrze zrobi. Tylko nie kawy, bo się jeszcze bardziej obudzisz. Co ty podgrzewasz? O Jezu, chodźmy się napić wody. A coś do jedzenia też może będzie. Może z głodu się obudziłaś. Śniło ci się tak jak często Kiślowi, że na przykład skończyło się jedzenie. A to jest największy koszmar. Szczególnie dla Kiśla. Dobra, coś tutaj ciekawego będzie w tej mikrofalówce? Spokojnie się napij. No, no i już od razu powinno być lepiej. Dobra. Co tutaj jeszcze masz? Masz jakąś wodę Co, to jest woda mineralna, czy to jest jakieś wino? Nie, to odstawiałem, bo to wydaje się jak szampan nawet. A nie, to jest woda mineralna, to bierz to, kobieto! Już! Jak to nie jest nic złego, to sobie w sumie możesz napić się łyka wody mineralnej. Czemu ja to odstawiłem, ojejku? O, gazeta jakaś. Zobaczmy, co piszą w gazecie, może będzie coś na temat sprawy origami. O, inne ładne panie. No, no, no. What the fuck? To nie może być zabójca origami, bo on tylko poluje przecież na dzieci, chyba że... What the... Coś jest nie tak. Chodźmy tam do tamtego pokoju, bo coś tam... Chyba jest. Chyba że psa hodujesz, to wtedy spoko. O! O! Coś się porusza. Po domu. Ale nie, no ona ma taki dom w sumie, że jest tak zbudowany, że z jednego pokoju widzisz wszystkie pokoje, więc jakby coś było źle, no to przecież by widziała niebezpieczeństwo. O! O kurde. Coś może jest w łazience, chodźmy tam zobaczyć. Ale robi się strasznie, nie powiem, że... Gram w tą, to teraz nagrywam to w dosyć późnej porze i się troszeczkę boję, jak mi coś zaraz tu wyskoczy, to ja normalnie nie wiem, czy ja sam nie będę musiał pójść do łazienki, ale nie w grze, tylko w realnym życiu. Dobra? Halo? No i co? I to coś było strasznego? Boże, czemu ty masz taką łazienkę taką dziwną jak z Harry'ego Pottera? W sumie dziwny ma dom. Dobra. Jeszcze się wysisiaj. Czemu nie na stojąco? Nie no, żartuję przecież. Wiadomo, że się wstydzi. Dlatego nie na stojąco. No. Zrobiła co chciała. Dama. Dobrze, spuściła przynajmniej wodę. Teraz drugi raz powinnaś ręce umyć. Ale ci się już nie chce. Za szybko ręce umyliśmy. O. Okej. Okay. I co tutaj jeszcze? Mamy jakieś mydło. O! A nie, to nie jest mydło, to jest jakaś pastylka na sen. Okej. Okay. No teraz ci się może będzie lepiej spało. No w sumie jak masz koszmary nocne i masz się budzić co chwilę w nocy, no to lepiej, żebyś coś sobie zażyła. Prysznic! Chyba powinienem kamerkę teraz było. Wyłączyć? Chyba powinienem kamerkę wyłączyć. Dobra, ja w razie w nałożę tu cenzurę, żeby potem mnie nie ścigano. Ten rozdział jest chyba jednym z moich ulubionych rozdziałów. Ze wszystkich gier świata, nawet Jodie z Beyonda czegoś takiego nie potrafiła robić.
Dobra, rozkoszujmy się tą chwilą jak najdłużej możemy. Ale będę miał montażu w sumie przy tym odcinku. No, umyta, to teraz się wytrzyj. No, o! Dobra, ubierz się jeszcze. I jeszcze góra. No i teraz kurczę, zażyłaś sobie tabletkę, umyłaś się, no to teraz idealnie będzie, to teraz można i spać. Opa. Gasimy światło i wychodzimy, żeby nie marnować prądu, bo kurczę się Ja cię walę, co to było? What the fuck? O nie, Kiślu przyszedł. Ja cię walę. Do, biegnij, biegnij, uciekaj stąd. Dobra, biegnij do drzwi, do drzwi, do drzwi, do drzwi. Tu są drzwi, walić, walić wszystko. Walić wszystko, dobranoc. Ja mówię dzień dobry. Tu, wychodź. Czemu nie możesz wyjść? A nie, oczywiście trzeba lodówkę sprawdzić. Co mi ukradli z lodówki, bo nie daj Boże ukradli pierogi, które odłożyliśmy na drugi dzień. To wtedy, o masakra. Dobra, i tu tędy idź, tędy idź. Tu są drzwi do wyjścia. Idź, idź, wyjdź z tego świata. A nie, to są te schody głupie. Dobra. Ktoś mi grasował w pokoju. Okej, okay, ale widać, że się boję, bo to się trzęsie jak... Jak te... O, w duszy, dobra, teraz uciekamy jak nic. Proszę cię, nie idź w tamtą stronę. To na pewno nie jest książę z bajki, który przyszedł cię odczarować. No, tak jak myślałem. Ktoś tu chodzi. Ktoś jest w mieszkaniu. Ale spostrzegawcza, kurczę. Telefon na biurku. Mogę zadzwonić po pomoc. Drzwi. To jedyne wyjście. Do drzwi. Jeśli do nich dotrę, mam jeszcze szansę. Ale nie masz klucza, one są zamknięte. Chyba, że się wyłamał się dzwonek, dobra. Ja cię walę, nie rób takich nagle. No super, tak jak mówiłem, są zamknięte, to jak oni weszli. Ty frajerze, ja ci dam ciągnąć moją damę za włosy, kurde. Dawaj, skopaj go. Dawaj, biegniemy teraz po telefon. Że noża żadnego tu nie masz? Dobra, hop. Trzymaj drabinę, pa. Ile ich jest, ty? Co to jest? Rozumiem, że jeden na jedną dziewczynę, ale dwóch to już przesada, spokojnie. L1, o fuck, R1 to nie L1. Prawo, lewo, szybko się muszę nauczyć. Dobra. O! Nie, tylko nie dłużaj! Klikaj to szybciej, kurczę. Wow, pięknie. Wow, jak... Adrenalina, wow! Prawie jak w poli, wow. Kim ona jeszcze tak ją atakują? No super, nigdy stro... R1, dawaj, kopnij go, pięknie! Jedna kobieta z dwóm opryszką daje rady, którzy... O! A, tutaj was mam, dobra, biegnij po telefon. Tu nie ma telefonu. Trzeci? Prawo, ten jest słabszy, bo dopiero wyszedł. O! Super. Mogliby panowie tak o szyby nie tłuc, bo ja tu próbuję spać. Dobrze, że przynajmniej się obudziłaś, a nie, że w nocy ciebie. Chociaż w nocy, nie wiem, być mniejszy ból. Bo tak to masz świadomość pełną. Dobra, pięknie. Dlatego mówię, zawsze jak budujecie... O! Zawsze jak budujecie sobie dom, to budujcie tak, żeby mieć dużo przyrządów, że jak was zaatakują, to będziecie mieli ze wszystkiego, co atakować. Dobra, ja nie... O, ale na niego skoczyła. Dobra, teraz wstawaj i biegnij dalej. Okej, telewizor. O nie. Dobra, i tak nie działa, więc... O, idealnie, moment. Ty tu leż? Misiaczku, ja zaraz do ciebie wrócę. Ale czemu? Przecież nawet dobrze mi te szły quick time eventy. O! Trzymaj. Ty też trzymaj. O, w jaja. O, jest! O, jest! Kobieto, ale jak on tu przyszedł, to w innym powodu, więc jak mówiłeś coś w jaja, to biedaczek. Dobra, spokojnie. Ale mi się patrzę się. Ojejku. No i kolejny? Już myślałem, że mi postać umarła. Boże. Pewnie trzeba by było biec po telefon, ale to by nic nie dało. Ona ma rzeczywiście koszmary. Ja walę. Najgorsze co może być, to mieć koszmary, że ktoś cię atakuje w twoim własnym domu, w bezpiecznym miejscu. Dobra. Serdecznie wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeżeli tak, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Zapraszam was do oglądania kolejnych odcinków. Tutaj macie gdzieś playlistę, możecie mnie zasubskrybować i tak dalej. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, pa!